Reset Obywatelski. Dzień dobry wieczór Państwu. To środowe nasze spotkanie, czyli minęła godzina 19. Program nieco jaśniej. Witam się z Wami wszystkimi bardzo serdecznie. Widzieliście na początku programu, że producentem jest tego naszego spotkania Sinsiul Złoty. To wszystko nasza akcja, w której można nas wesprzeć i zostać producentką, producentem w Resecie Obywatelskim losowo wybranych programów. Więcej na zrzutce. zrzutka.pl/reset-obywatelski, gdzie można nas wesprzeć dowolną kwotą albo wybrać próg, w którym zostaniecie producentką, producentem naszych programów. Programy są wybierane drogą losowania, bierzemy kostkę, bo programów jest za dużo, żeby rzucać monetą, no i magicznie losujemy programy. To jest taka forma odwdzięczenia się Wam, oprócz oczywiście tego, że utrzymamy się na powierzchni dzięki Waszemu wsparciu, to również jest to taka forma podziękowania, że nas wspieracie, więc tworzycie to z nami. To jest też taka nowa jakość, nowy sposób tworzenia mediów, gdzie uczestniczycie jakby w całym procesie tworzenia mediów od początku do końca, tak? Bo i produkujecie z nami program, dajecie swoje tematy, uczestniczycie też w tych programach, a czasem potraficie nas nawet w mailu za coś opieprzyć albo z nami dyskutować. Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Sinsiul właśnie pisze: dobry wieczór Państwo, teraz wchodzę ja cały na biało. No tak, zdecydowanie Sinsiul dzisiaj kradniesz show jako producent. Nawet mnie takim wielkim fontem, taką wielką czcionką na początku mojego własnego programu nie zapisują. A wiem z dobrego źródła, że zostałeś producentem tylu programów, że chyba cię niedługo zaczniemy wypisywać złotą czcionką po prostu na tych tablicach. Tak, producentem programu jest Sinsiul Złoty, a ja witam się z Wami wiewiór, dzisiaj bardzo po słowiańsku, słowiańską czcionką właśnie. Pani Ewa pisze, że ni to cyrylica, ni to głagolica, no to co to? I wiewiór pisze, to wersja zrozumiała dla praktycznie każdego ze słowiańszczyzny. No tak, dzisiaj się zastanawiałem, bo mamy te różne twory, które się ostatnio pojawiają. A propos właśnie prawdziwych Słowian i wielkich Słowian, można powiedzieć, że w Ameryce mają ludzi bizony, a u nas są orły białe. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj o 17:00 miał wystartować portal alblikla.com, który powstał z inicjatywy Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Gazety Polskiej. Nazwa portalu ma być takim skrótem od Albus Aquila, czyli orzeł biały. No i serwis miał wystartować właśnie dziś, 20 stycznia o godzinie 17:00. Jest to taki, zdaje się, twór bardzo podobny do serwisu wolnisłowianie.pl, który wystartował 2 tygodnie temu i od 2 tygodni ma przerwę techniczną. Tutaj twórcy go reklamowali jako taki wolny, gdzie będzie wolność słowa, gdzie nie będzie można jakby nikogo scenzurować, no bo oczywiście amerykańska altprawica ubrudziła sobie majtki i polska pseudo altprawica, może altprawica
rzeczywiście też już majtki ma do zmiany, więc zaczęli zakładać swoje portale po zablokowaniu Donalda Trumpa, no bo to oczywiście zamach na wolność media, na wolność mediów, social mediów. Rozmawialiśmy o tym tydzień temu zresztą z naszym gościem, redaktorem Piotrem Kurczewskim. No i właśnie, w Ameryce triumfuje Gap, Rumble i Wimkin. W Polsce pojawili się ci wolni Słowianie, którzy od 2 tygodni wiszą, ponieważ zostali zaspamowani przez fanów Gonciarza. Gonciarz to jest youtuber, jeśli ktoś się nie orientuje, ale myślę, że większość z Państwa zna Krzyśka Gonciarza. No i Gonciarz postanowił się na tym wolnisłowianie.pl zainstalować. Zamieścił tam podobnież post z piosenką My Słowianie w wykonaniu Chloe Donatana. No i prawicowa wolność słowa skończyła się tam, gdzie ktoś się nie zgadza z ich poglądami, no i zablokowali Gonciarza, a fani Gonciarza zaspamowali stronę wolnisłowianie.pl, więc strona, jak to przystało na dumnych Słowian, typowe orły białe, padła od odrobiny spamu. No więc jak wiadomo, Polska jak zwykle, szczególnie w internecie, cały czas wstaje z kolan. Pani Anna pisze, Gonciarz jakoś ostatnie loty obniżył. Ja od dawna jakby Krzyśka nie obserwuję, w sensie nie mam czasu zaglądać, co on tam zamieszcza, więc wierzę na słowo, musiałbym sprawdzić. Ale no cóż, można powiedzieć, że w dużym stopniu wykonał taką robotę tutaj a propos tych wolnych Słowian.pl, dobrą robotę takiego, no można powiedzieć, dziennikarza obywatelskiego, no bo zalogował się do portalu, wytestował? No cierpliwość prawacką, ona się szybko skończyła. No i już jakby wszystko wiemy. Mam też taką dużą obawę a propos tej albleakly.com. Jacek Leśko pisze, excuse me, czy my Słowianie to mieszkańcy Mysłowic? Cholera, chyba tak. Dobre, czyli wolni Słowianie, a jakby byli wolni Mysłowianie, to by byli wolni mieszkańcy Mysłowic. Oj, Jacek, dobry jesteś. Tak, my Słowianie są na bank z Mysłowic. Z Mysłowa. Pisze Sinsiul Złoty. No i tak trochę przez was zgubiłem wątek. A już wiem, albleakly mnie trochę zastanawia. Czemu mnie zastanawia? Otóż, myślę sobie tak. Skoro coś jest robione z inicjatywy redaktora naczelnego Gazety Polskiej, który ma na nazwisko Sakiewicz, znaczy się, że portal albleakly.com, a może Albleakly, zdaje się, że będzie no niestety finansowany z naszych podatków. Coś mi się tak wydaje. Czyli będzie nie dość, że wolność słowa na wpół prywatna, to jednak też na wpół albo i w całości państwowa, ale jednak prywatna, no bo wiadomo, że jak państwo nam zabierze podatki, to nam się nic z tego nie należy. No ale to jakby oczywista oczywistość. Ale po co myśmy się tutaj dzisiaj zebrali? No otóż w pierwszej godzinie troszkę freestyle, bo stęskniłem się za wami i za rozmowami z wami. Mam jakąś taką potrzebę socjalizowania się dzisiaj, porozmawiania z ludźmi mądrymi, którzy ewidentnie na tym naszym czacie się zbierają. Beata, Bożena Breczko pisze, Zmysłowa to są zmysłowi Słowianie. Dobrze wam idzie. Po cośmy się dzisiaj zebrali? Otóż tak, dziś na tapecie cenzopapa. Co to jest cenzopapa? Co to są te memy z papieżem? To sobie wyjaśnimy. Zastanowimy się też, jak to jest, że człowiek Karol stał się memem, albo że Karol, człowiek, który został talerzem, też są takie wersje.
Odpowiemy, czemu współcześni nastolatkowie śpiewają barko o 21.37. Niestety, mój program kończy się o 21.00, więc będziecie musieli odśpiewać barkę, o ile będziecie przekonani, żeby zrobić to. Będziecie musieli ją odśpiewać w programie Wojtka Szota, który jest kolejny w ramówce od 21 do 22 w godzinie bez fikcji. W godzinie bez fikcji będzie dzisiaj bardzo ciekawie. Mieliśmy dzisiaj zaprzysiężenie nowego prezydenta, 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Joe Biden został już oficjalnie prezydentem. Lady Gaga odśpiewała hymn. Super ekstra. Jeszcze nie... Musiałem trochę odpocząć, zanim się z wami zobaczyłem, więc nie oglądałem. Może znowu obwiesiła się mięsem, może nie, zobaczymy. W każdym razie w Stanach jest już nowy prezydent, dlatego dzisiaj taki wyjątkowy program Wojtka Szota. Będzie Piotr Tarczyński, współtwórca podcastu amerykańskiego, który pogada chwilę z Wojtkiem o ostatnich wydarzeniach w Stanach, o zaprzysiężeniu i tak dalej. Ogólnie USA, co tam panie w Ameryce? No po tym ataku na Kapitol jest naprawdę sporo do gadania, także wiecie, warto, więc będzie fajne spotkanie. No i będzie też Max Cegielski i będzie rozmowa o zdobywaniu K2, o tych szerpach i tak dalej, także z topowych tematów u Wojtka brakuje dzisiaj tylko morsowania, ale jak go dobrze napuścicie, to zaśpiewacie mu barkę i jeszcze pomorsujecie. Także myślę, że będzie arcyciekawie. Ja sam na pewno polecę oglądać na YouTube'a dzisiejszego Wojtka, jak tylko skończę spotkanie z wami. Także zastanawiamy się, o co chodzi z cenzopapą, co tam u papieża, czemu 21.37 to jest śpiewanie barki przez nastolatków. Ogólnie pozastanawiamy się, jak wytłumaczyć popularność tych memów, czy to hołd, czy to sztuka, a może to szydera. Ja mam nadzieję, że to szydera, bo jak wiecie, jestem niechrzczonym ateistą. Wydaje mi się też, że jest to w pewien sposób reakcja obronna tego pokolenia osób, niewiele ode mnie tak naprawdę młodszych, ale którzy są jeszcze chyba bardziej bombardowani wspaniałością papieża Polaka i cudownym smakiem kremówek, jeszcze bardziej niż moje pokolenie było. Jak się okazuje, w ogóle jestem z pokolenia milenialsów, co mnie bardzo, bardzo przeraziło. Trzeba się było ze 2-3 lata pospieszyć, drodzy rodzice, to bym nie miał tej traumy, a tak to przeżywam od kilku tygodni, jak nie kilku miesięcy, bo okazało się, że jednak jestem milenialsem czy jakimś innym pokoleniem Y. Jeszcze nie wiem, jak na nowo zdefiniować swoje życie z tego względu. W każdym razie, cenzopapa, papież, czemu niektórzy wysyłają sobie memy o 21.37 z papieżem albo śpiewają barkę i to zbiorowo na Zoomie? O tym porozmawiamy po 20 z naszym gościem, którym będzie Łukasz Korzeniowski. No i pogadamy o tym, co od Janie Pawla się w internecie. Zaglądam jeszcze do was w komentarze. Cóż tutaj? Sińsiul Złoty pisze, na bagnie zespół zaintonujemy, bo śpiewanie to za słabe słowo dla barki. Bajubaj pisze, że to ja też, ale trochę nie wiem co, bo naprawdę jest moc komentarzy. No dobra, a o czym pogadamy za chwilę po tej rozgrzeweczce? Pogadamy trochę o wszystkim, trochę o szczepionkach. Ja sam dzisiaj się część popołudnia zajmowałem kolejnym przestawianiem kolejek w pierwszej grupie szczepień. Także trochę wam o tym opowiem. No jestem ciekaw waszych spostrzeżeń. Jest już środa, taki środek tygodnia, więc zobaczymy, co u was. Co was zaciekawiło, co was wkurzyło, będziemy gadali. A teraz Asiator poczęstuje nas odrobiną muzyki. The moment when you have to turn around, refrain from crying, the same old scar.
starts to bleed again. We cannot escape from it's getting colder, and the sky is crying. I can hear the thunder. The storm is coming. Try to pull me into your desire before the sun will shine again for us. To, co jest niesamowite w muzyce, tak słuchałem tego naszego muzycznego przerywnika w zespół Frontal Cortex, tam pod koniec jest taka partia gitary zawodząca taką melodię, coś takiego, wysłyszycie. Skojarzyło mi się, że bardzo taka ta melodia jest podobna do
jednego z utworów z płyty Stevie'ego Vai'a, Passion and Warfare. To jest płyta, dzięki której ten facet w ogóle wypłynął na szerokie wody. Na szerokie wody takiego, można powiedzieć, muzycznego mainstreamu, mimo że był muzykiem jak najbardziej niszowym, no bo to jednak tak zwany gatunek gitarowy shred, czyli gatunek muzyki bardzo technicznej, bardzo wymyślnej, ale płyta była niesamowita, ta i oczywiście Srebrny Surfer Joe Satrianiego. Płyty, które mają już, no, Passion and Warfare ze 3 lata temu miała chyba 25-lecie, bo byłem na koncercie w progresji Stevie'ego Vai'a, który jechał wtedy w ponowną trasę. Polecam bardzo. No i Frontal Cortex tutaj, no muszę pochwalić, że dobre wzorce gdzieś tam wysłyszane. No jak śpiewał Bono w płycie z U2 z 91 roku, jak ta płyta się nazywa? Achtung Baby, kosmiczna okładka tam jest. Śpiewał chyba w utworze The Fly, że najlepsi artyści po prostu kradną od innych najlepszych artystów. No dobrze. Słuchajcie, 3464 zł na naszej zrzutce na mikrofony i kamerki dla redakcji Resetu Obywatelskiego. Bardzo wam dziękuję. Wystartowaliśmy tydzień temu. I naprawdę sporo pieniędzy nam podrzuciliście w tym czasie, szczególnie w czasie mojego zeszłotygodniowego programu. Zebraliśmy ponad 1900 zł, za co bardzo wam dziękuję. Naprawdę, oprócz dobrego łącza internetowego, te kamerki i nie tylko kamerki, bo również mikrofony. Właściwie mikrofony są takim najważniejszym narzędziem, na które powinniśmy teraz zbierać, ponieważ dobry mikrofon krawatowy to taki przytyczek, który się tutaj do koszuli na przykład przyczepia, niekoniecznie wcale do krawata. To w ogóle takie... Musicie o to zapytać redaktor Woźniak w To jest wojnie jutrzejszej. Takie zadanie domowe dla was. Ja będę podglądał na czacie, więc będę wiedział, czy ktoś z was zapytał. Zapytajcie się o taką patriarchalną opresję nazwy mikrofon krawatowy, bo krawat to taki dla facetów chyba jest mocno, co? A ten mikrofon jednak można wszędzie przyczepić. No, takie zadanie, tak trochę napuśćcie, redaktor Woźniak. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie pieniądze, które przekazaliście na naszą zrzutkę na sprzęt, bo te mikrofony krawatowe, wrócę do dygresji pobocznej, do dygresji głównej, te mikrofony są bardzo ważne, żebyśmy mogli wystartować coś, co również wam ułatwi życie i odbiór Resetu Obywatelskiego w drodze do pracy, podczas odkurzania i tak dalej. A mianowicie chodzi o przesył radiowy i dobrą jakość podcastów. Podcasty już się szykują. Powzięliśmy takie mocne postanowienie w poniedziałek z redaktorem naczelnym i ministrem internetu, czyli Krzysztofem. No i stwierdziliśmy, że to już najwyższy czas, żeby pociąć to, co jest. I żeby zacząć robić już podcasty, także podcasty już niedługo dopracujemy narzędzia i myślę, że z początkiem lutego, to mogę powiedzieć jako sekretarz, złożyć taką obietnicę, myślę, że z początkiem lutego uda nam się te podcasty już wrzucić. Także będziemy tutaj działali. To też wiąże się z pewnymi zmianami, które omawialiśmy ostatnio na kolegium również w gronie redakcyjnym, a mianowicie zarówno przesył radiowy, jak też przesył radiowy oczywiście w internecie, żebyście nas nie szukali na UKF-ie. Otóż przesył radiowy i podcasty będą wymagały od prowadzących pewnej samodyscypliny, co możecie tak po radiowemu nazwać stosowaniem zegarów emisyjnych, czyli będziemy robili troszeczkę więcej przerw w tych naszych rozmowach. Po prostu. No, taki jest rynek podcastowy, taki jest rynek radiowy.
po prostu bez obrazu będzie się lepiej tego słuchać. Potwierdzone info, nie tylko amerykańscy, ale też szwedzcy naukowcy potwierdzili, że trzeba mieć trochę tych przerw na zresetowanie mózgownicy. Jozintalin 10 pisze, nie lubię nosić krawatu, ale alternatywą jest jedynie muszka, a to w Polsce dopiero siara. No siara straszna. Ja nawet nieźle wyglądam w muszce, wiesz, Jozin? Naprawdę tak. Łysa pała, broda, tutaj muszeczka taka czerwona, no ale wiadomo, że to straszna wiocha, wiemy przez kogo. JKM, czyli siara do kwadratu. No i właśnie tak to wygląda. No jakby wiadomo, nie? Dresiarze zepsuli BMW, Janusz Korwin-Mikke zepsuł muszkę. Jak żyć? Jak żyć? Nie można na dobrą, jakąś tą elegancką imprezę zajechać BMW w muszce, no bo no wiocha do potęgi czwartej po prostu. Wszystko nie tak. O, kolega Kornel mógłby barkę zaintonować, pisze pan Dominik, a ja tu widzę talent pogrzebany. Jeśli to jest odwołanie w jakiś sposób do psa pogrzebanego, no ja rozumiem, że pan Dominik usłyszał, jak ja przed chwilą intonuję. To jest bardzo ciekawe, bo ja potrafię jako gitarzysta, czy w ogóle instrumentalista, bo zdarza mi się też grać na innych instrumentach, potrafię dosyć tak sensownie wszystko ze słuchu zagrać, ale jeśli chodzi o nucenie, no to moja skala jest mniej więcej koniec, także tak jest średnio, jak słyszycie, jest średnio, a tym bardziej. Jacek pisze, przepraszam na chwilę, ale muszę coś zjeść, bo nie urosnę, zaraz wracam. Jacek przypomina mi trochę sytuację z wyborczą, która opublikowała ostatnio tekst związany z mięsem. Ale dobra. Nie o tym. Tutaj widziałem, chyba pani Bożena pisała o szczepionkach. Pisała o szczepionkach. Pisała o szczepionkach. Co pisała o szczepionkach? Pani Bożena pisała o szczepionkach, że już się pogubiła, jak to jest z tymi grupami. Asia, to weź mi tutaj pomóż. Na pewno gdzieś ten komentarz znajdziesz. O właśnie, 7.17. W kolejce głównej pojawiły się jakieś podkolejki, ja straciłem wątek. Tu bardzo łatwo stracić wątek, bo jakby minister Dworczyk, co też mnie opieprzył 2 tygodnie temu na moje jakieś takie oburzenie tutaj, Romek Kurkiewicz powiedział, że on jakoś specjalnie go to nie oburza, bo no od tego właśnie Dworczyk jest. Jest tak, a nie jest w taki, a nie inny sposób po to zatrudniony, żeby po prostu wszystko lepić. Wszystko lepić. A ogólnie jest paździerz. Otóż rząd co chwila zmienia ostatnio kolejność szczepień. Mieliśmy najpierw ogłoszony projekt 15 grudnia. Wjechał projekt Narodowego Programu Szczepień. Wszystkie ramy zostały dopięte, prawda? No i miało być, że w grupie zerowej lekarze, służba zdrowia, w grupie pierwszej mieli się znaleźć między innymi mundurowi nauczyciele, osoby po 60 roku życia, a w grupie drugiej na przykład dopiero osoby przed 60, ale z chorobami współtowarzyszącymi, czy też przewlekłymi. No i co? Mija miesiąc, 14 stycznia. Interweniuje kto? Minister Ziobro interweniuje i mówi, że do grupy pierwszej koniecznie muszą zostać dołączeni prokuratorzy. Muszą zostać dołączeni prokuratorzy, bo inaczej państwo po prostu upadnie. Państwo upadnie, nie będzie sprawnie funkcjonowało, w ogóle bez, w ogóle, no, prokuratorami, prawie mi się przekleństwo wyrwało, prokuratorami po prostu państwo stoi i nie może bez tego funkcjonować. Napisali nawet taką fantastyczną odezwę właśnie w resorcie prowadzonym przez Ziobrę. Specjalne oświadczenie zostało wydane. No i
przekonują, że prokuratorzy znajdują się w grupie wysokiej podatności na zakażenie, jak możemy przeczytać w oświadczeniu Ministerstwa Sprawiedliwości. Charakter ich pracy, prokuratorów, wymaga bezpośredniego i długotrwałego kontaktu z innymi osobami, także takimi, u których stwierdzono zakażenie. Są też w częstym kontakcie z personelem medycznym i przedstawicielami służb mundurowych, którzy zostali w pierwszej kolejności zakwalifikowani do szczepień. No i w efekcie tak zwanej równi pochyłej, bo to się tak nazywa w retoryce, zaklasyfikowano prokuratorów do grupy pierwszej. No i oburz, zgorszenie, protesty. No bo co? No właśnie, Anna 333, połóweczka szatana pisze, bo to program Swoi Plus. Oczywiście, że Swoi Plus, ale jak to pięknie i wspaniale wszystko jest, jak ten cały paździerz tego kartonowego państwa jest zalepiany. Otóż, to było 14 stycznia, jest oburz. Prokuratorzy dołączeni po jakimś w ogóle kretyńskim uskarżaniu się jednego z resortów, że uwaga, Dworczyk, czyli szef KPRM, zrobił im na złość, bo oni od razu mieli być w tej pierwszej grupie, ale Dworczyk to zblokował. No i tutaj dochodzimy do tego meta poziomu, czyli House of Cards polskiej polityki, czyli kart z kartonu namalowanych markerem i to z dwóch stron z tym, co powinno być na karcie, czyli granie w zakryte, otwarte karty. No bo jak dobrze wiemy, szef kancelarii prezesa Rady Ministrów wali w Ziobrę, a Ziobro wali w Morawieckiego, czyli wali tak naprawdę w Kaczyńskiego. No, szkoda tylko, że konsekwencje tego wszystkiego ponosimy my, bo to jest taka wojenka na tekturowe szabelki, która się odbywa gdzieś tam na górze. W ogóle nie powinno się mówić, że na górze, no ale okej. Chłopcy się bawią tutaj w przepychanki, a tymczasem pani Bożena już się gubi, kto kiedy pójdzie na szczepienia. Ja się też pogubiłem. No bo tak, 14 stycznia mamy oburz, prokuratorów się podłącza, a 20 stycznia już jest nowa wersja. Przypominam, że 15 grudnia ustalono wersję. Kto w pierwszej grupie i tak dalej, kto w drugiej, kto w trzeciej, kto w zerowej. Wszystko i tak było palcem po wodzie pisane i mają naprawdę niezłego fuksa, że to jako tako w ogóle działa, bo to wszystko było wyssane z palca. A i tak, o, Maciej Maciejewicz pisze, witam, ty, Janie, Watykanie, kremówkowy, szarlatanie. Taki klimat już w drugiej godzinie naszego spotkania, a my wracamy do szczepionek. Więc co się dzieje? Uczestniczymy jako obywatele w jakiejś przepychance, która odbywa się już tak naprawdę na jakimś metapoziomie. Ziobro uderza w Dworczyka, bo Dworczyk jest od premiera, a premier jest od Kaczyńskiego. Więc oczywiście póki Ziobro nie będzie walił w Kaczyńskiego, to co? To jakby nie będzie problemu, bo Kaczyński się będzie przez Morawieckiego odgryzał, a Morawiecki, jak wiadomo, jest po prostu w całym tym sporze no, takim chłopcem do bicia, którego się tak oni się obijają tym facetem między sobą. No i teraz jest tak. 20 po całym oburzeniu wychodzi Dworczyk na konferencji i informuje, że osoby z chorobami współistniejącymi będą zaszczepione w pierwszej kolejności, w pierwszej grupie. I kwituje to tak, no, skorygowaliśmy błąd i nara, i po konferencji. Tymczasem dowiadujemy się, że grupa jest połączona na etap pierwszy A, etap pierwszy B, etap pierwszy C. Serio. Więc teraz ten etap pierwszy ma już swój własny harmonogram, swoją własną chronologię. I teraz będzie tak, że okej, zaszczepią tych z chorobami współistniejącymi i starszych.
Prokuratorzy to już nie wiadomo, gdzie w tym wszystkim zostali uwzględnieni. To trzeba byłoby głębiej poszukać albo wysłać zapytanie do ministerstwa. A nauczyciele wiecie, gdzie są? Dam wam chwilę, napiję się. O, Sinsiul pisze, nie łam sobie głowy, zaraz będzie 1A, 1A. Nie, Sinsiul, będzie 1A, 1-1A. Jeśli już, bo zaraz się okaże, że jeszcze ci z różowymi krawatami się łapią w inną grupę niż ci z żółtymi. Okej. Pani Bożena napisała. Nauczyciele są w kolejce 1C. Pani Bożeno, 1D chyba nie ma, jest 1A, 1B, 1C, no i nauczyciele są w kolejce C. No i kolejny paździerz rządu polega na tym, że co się stało 18 stycznia? Takie trochę pytanie retoryczne, bo wszyscy wiemy, do szkół wrócili uczniowie klas 1-3. Więc świetny pomysł, bo tak... Szybki rachunek każe myśleć, sugeruje, taki zdrowy rozsądek mojej łysej głowy sugeruje, że no, nauczyciele to tak zaczną się szczepić w okolicach kwietnia. Czyli przez 3 miesiące ludzie, którzy codziennie mają kontakt z grupą, w której chyba najtrudniej w tym momencie o przestrzeganie rygoru sanitarnego, no bo to są jednak dzieciaki klas 1-3, to jest 7-10 lat, coś takiego, czy 8-11, nieważne. To jest ten przedział wiekowy. Trudno jest wytłumaczyć dzieciakom, po pierwsze, żeby trzymały odległości, prawidłowo nosiły maseczki i tak dalej. Poza tym jeszcze chodzą do kolegów, no bo skoro mogą do szkoły, to do kolegów. Wiadomo jak jest. Dzieciaki też chodzą do dziadków, no bo rodzice muszą pracować, prawda? Więc część z tych dzieciaków pójdzie na przykład do dziadków. No więc po raz kolejny widać, że państwo jest absolutnie kontrskuteczne w czymkolwiek. Narobili tylko coraz większego jeszcze większego burdelu niż był. No i teraz jak przyłożymy tą formatkę, jak to Ministerstwo Sprawiedliwości płakało, że prokuratorzy są tak bardzo narażeni, no to jak przyłożymy te same kategorie do realiów nauczycielskich, no to nauczyciele powinni zostać zaszczepieni chyba w ogóle w pierwszej kolejności. Prawda? No właśnie. I to jest jedna z nowości. Tutaj Sinsiul pisze, myślę, że po końcu roku szkolnego taka nowa reguła logiczna. Oczywiście, że tak. To na pewno będzie po końcu roku szkolnego. No bo przecież lepiej zaszczepić się na wakacje, bo tak. Lecę teraz trochę, ale przecież na wakacjach państwo zarobi więcej. Jak będzie mogła wszystkich wypuścić nad morze, no i oczywiście doliczyć nam 20 groszy do litra benzyny, bo wszyscy będą się wtedy przemieszczać. Pani Bożena pisze, ale za to nie szczepiło się poza kolejką, 1800 dawek poszło w kanał, bo nie było nikogo z grupy zero. No teraz też, Pani Bożeno, trzeba na to spojrzeć jeszcze w ten sposób. Miała być możliwość szczepienia osób bliskich, z rodziny w sensie, lekarzy, jeśli zostaną pewne dawki. No ale weźcie tak sobie pomyślcie na spokojnie. Co to by było, jakby się okazało, że w piątek wieczorem czyjaś żona przyjechała, czyjś mąż, czyjeś dzieci i się wzięły i zaszczepiły. To ten efekt jandy właśnie. Przecież to strach. I to strach dla wszystkich, nawet jeśli będą mieli zielone światło. Jest to strach dla dyrektorów, dla lekarzy i dla tych
rodzin. Pamiętacie początek pandemii, jak naznaczano mieszkania lekarzy w blokach? Ja bym się na miejscu lekarzy bał, albo rodzinie, która na przykład, jeśli byłbym lekarzem z mojego miasta, to rodzinie kazałbym chyba założyć worek na głowę i przyjechać taksówką, żeby nikt nie namierzył, że to jednak moją rodzinę zaszczepili. Sinsiol chyba mi przytyki dzisiaj sprzedaje, bo mówi rozjaśnia, ściemniając. No taka to jest moja paradoksalna rola, Sinsiulu, żeby trochę zamieszać mimo wszystko, zanim coś rozjaśnię. Pan Radosław pisze, jestem przedstawicielem handlowym, odwiedzam 15 sklepów dziennie, a wiemy wszyscy, ile ludzi jest w sklepach, ile mam kontaktów dziennie. Żona też jest przedstawicielem. To zależy jeszcze, czy przed otwarciem, czy po otwarciu sklepów. Ha? Ha? Niezły żart, co? No ale ludzie po prostu chodzą do sklepów, panie Radosławie. I co? Jak to w Kucach z Bronxu. Stoicie w kolejce po mięso. Nikt nie ma kogoś, kto by kupił mięso dwa razy zamiast was. No więc stoicie w kolejce po mięso, no i oczywiście wszyscy na was włażą. Czy po ser, czy po mięso, czy po coś, po cokolwiek innego, włażą na was, bo chcą wypakować rzeczy już na taśmę, bo już się naczekali, mimo że mają narysowane linie, bo muszą zobaczyć Baleron albo Kabanosy, bo nie mogą poczekać na swoją kolej, tylko oczywiście już muszą zobaczyć, bo oni się będą zastanawiali. Oni potrzebują dłuższej chwili do namysłu. Także no cóż, oto Polska właśnie. Ludzie zawsze na siebie wchodzili w Polsce i wchodzić będą. Nieważne, czy jest pandemia, czy nie, bo trzeba obejrzeć mięso, trzeba być bliżej witryny i tak dalej. No cóż, zrobimy teraz chwilę oddechu, bo wam nagadałem, a jeszcze przed przerwą witam Macmanusa, który dzisiaj lekko spóźniony. Ja też ciebie serdecznie witam, przekazuję też chattersom twoje pozdrowienia, jak zwykle filmowe, bo jednym z naszych ulubionych filmów, jak mniemam, jest ten sam film, czyli Podejrzani. No dobra, Asiator, weź coś zapuść i wracamy za chwilę. Bye.
Shalonga tip, ragamuffin style, shalonga tip, shalonga tip, 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 shalonga tip, ragamuffin style, shalonga tip. Producentem programu jest Sinsiul Złoty. Już dziś Reset Obywatelski na waszych ekranach. No i tak skończyła mi się improwizowana linijka tekstu a propos produkcji. O co chodzi z producentami? Dla tych, którzy do nas właśnie dołączyli, albo nie zrozumieli, albo jeszcze nie wiedzą, można zostać producentem Resetu Obywatelskiego, naszych programów. Wystarczy wejść na zrzutkę naszą, na naszą działalność, zrzutka.pl/Reset Obywatelski. I wesprzeć nas. Tam są progi, w których można takim wsparciem zadeklarować się jako producentka, producent naszych programów. Można też zrobić podobny myk wedle progów ze zrzutki, wpłacając nam bezpośrednio na konto, tylko oprócz standardowego dopisku, że na działalność Resetu Obywatelskiego trzeba dopisać, że chce się być producentem. Trzeba to po prostu zaznaczyć i my wtedy wrzucamy wasz nick, imię, nazwisko, przydomek. Pieszczotliwe określenie, bo nie wiem, może ktoś na przykład chciałby być producentem jako myszka, na przykład producentem programu jest myszka, no i będziemy wtedy dziękowali myszce. Będziemy wtedy dziękowali myszce i już. I tak nas można wesprzeć. My w ten sposób właśnie dziękujemy. Małpiak pisze, widać, że poszła kasa, bo efekty specjalne jak u Spielberga. No, Małpiaku, robię co mogę. Zawsze chciałem być radiowcem, zawsze chciałem być lektorem. Chyba średnio mi to jednak idzie, ale dziękuję. Jest z nami też Kacper Czerwonka, który właśnie do nas dołączył. Pan Maciej pisze, a raczej Maciej, to tak panujemy sobie, czy nie panujemy? Bo ja już nie wiem, Macieju, raz na panie, raz nie na panie. Macieju. Nie obrażę się, jak wyślę pan mail z propozycją utworów szkalujących papieża, ale nie wiem, co na to nasz redaktor naczelny i co dalej się z tym stanie, ale ja na przykład chętnie przysłucham takiej twórczości, bo już za chwilę, tak jak zapowiadałem, połączymy się z naszym gościem, czyli Łukaszem Korzeniowskim, który opowie nam, co od Janie Pawla się w internecie. Wyście wcześniej też odnosiliście się do tego, co sądzicie o memach. Widzę, że zdania są podzielone. Trochę osób mówi, że memy są genialne. Widziałem też komentarz Jozina, który się
wypowiadał niepochlebnie o memach i mówił, że to tak z braku laku trochę, że to kiepski środek wyrazu, można powiedzieć. Ja myślę, że to jest po prostu taki środek wyrazu współczesności, współczesny. Tak to się po prostu ułożyło. I myślę, że naprawdę bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, jak to młodsze pokolenie zaczęło odnosić się do Jana Pawła II. Myślę, że wynika to z pewnego przesytu, no ale o tym dowiemy się od naszego gościa trochę więcej, a zapytamy go też o pewną wystawę, której nie zdjął żaden proboszcz ani żaden biskup, a podczas tej wystawy papież na przykład był pokazywany jako, no można powiedzieć, terrorysta, bo strzelał kremówkami w World Trade Center. Skąd to się bierze? No tego się dowiemy już za chwilę, bo jest to bardzo ciekawe zjawisko. Ta cenzopapa chodzi mi po głowie już od dłuższego czasu. Jest też pytanie, co za tym stoi, czy jest to taka zwykła szydera, może bardziej przemyślana, jaki procent młodzieży, przepraszam tutaj za taki ageizm, jaki procent młodzieży tutaj się jakoś tak no sensownie do tego odnosi, rozumie, skąd ta szydera wynika, bo ja cały czas obstawiam, że to jest szydera, może wcale nie. Może po prostu młodzi poznali się dużo szybciej niż poprzednie pokolenia na tym, że kult Jana Pawła II, jak i sam Jan Paweł II, jest po prostu ściemą, jest po prostu turbo ściemą. Ja jako osoba po filozofii i drugim również kierunku związanym z filozofią, czyli po bioetyce, jak tutaj widzicie moją fototapetę, nie ma tutaj ani jednej, nie mogę wam zrobić zooma, to może jak zbierzemy na kamerki. Przypominam, że zbieramy na kamerki. Nie ma tutaj ani jednej książki Karola Wojtyły, mimo że Karol Wojtyła jest katowany i na maturze z filozofii, gdzieniegdzie na lekcjach polskiego nawet, w liceum się ten Wojtyła gdzieś pojawia i jest on katowany również na filozoficznych lub związanych z filozofią kierunkach studiów. Niestety miałem tę nieprzyjemność, że zadawano mi, musiałem czytać i przygotowywać się na zajęcia na filozofii. Na szczęście od razu was uprzedzę, jeśli tutaj jakiś oburz wam się włączy na instytuty filozofii, nie ma co się włączać, bo to jest takie mocno krytyczni są jednak wszyscy na tych zajęciach, no bo umówmy się, powiem wam szczerze, co ja o tym myślę, tego się po prostu nie da czytać. To, co popełnił Karol Wojtyła, to najwięcej na co go stać. Na co było go stać, w tym co wypisywał, a wypisywał straszne bzdety, bez jakiegokolwiek poparcia, czegokolwiek, w czymkolwiek, to już nawet nie chodzi o to, że w jakiejś Biblii, w czymkolwiek po prostu. Tego się po prostu nie da czytać. To są totalne gnioty. Wszystko, każda możliwa strona, chociaż nie czytałem wszystkiego, ale naprawdę jestem w stanie stwierdzić, ryzykując ciężkie pieniądze, że to wszystko są gnioty. To są gnioty. To są gnioty bez jakiejkolwiek wartości intelektualnej, z wątpliwą wartością moralną. Właśnie, pan Dominik pisze, tak, myślałem, że to grafoman. Tak, to jest grafomania. Naprawdę jakieś myśli tam zawarte, to jest... Najwyższy przelot, na jaki było go stać, to jest poziom może Paula Coelho. Może. Co tym bardziej wywołuje oburzenie, kiedy jest to zadawane? W liceum jeszcze, to jest nawet oburzające, że w liceum się zadaje takie lektury, szczególnie na filozofii. Na maturze z filozofii sam
miałem porównać na maturze z filozofii, którą pisałem. Sam miałem coś z Jana Pawła II odnieść do innych lektur. No to nie jest zbyt nie jest to zbyt zaawansowany namysł jeszcze podczas matury z filozofii, nie taki jak na chociażby pierwszym roku filozofii, ale tak. Ten Jan Paweł II się pojawia i nie dziwię się, że niektórzy mogą mieć przesyt, bo pałuje się nas po prostu chłamem. Tutaj Małpiak pisze, oho, leci obraza uczuć religijnych, Ordo Iuris już nagrywa i będzie pozywać Kornela. Nie można mnie pozwać za to, że mówię o twórczości Karola Wojtyły, bo to nie są żadne święte księgi. To nie są żadne święte księgi. Co najwyżej prokuratura jutro wjedzie tutaj, ale to już ze względu na to, że obrażam symbol państwowy. Asiator coś tutaj do mnie pisze, więc już muszę zajrzeć, bo się rozgadałem. No to tak. Chwilkę odpoczniemy od tej mojej ględźby, a nasz gość Łukasz już puka do bram resetowego studia i zobaczymy się z nim za chwilę po muzyczce. Dobra, ta muzyczka przed chwilą była. Może Asiator nam zaserwuje coś w podobnym klimacie, co? No zobaczymy. To jedziesz, Asiator. Puszczamy coś fajnego. Yeah.
No i wracamy. Wracamy sobie do naszych rozmów. Teraz będziemy rozmawiali o tym, co od Janie Pawła się w internecie, czym jest cenzopapa, a może nie tak powinniśmy na to mówić. Tego dowiemy się od naszego gościa. Naszym gościem jest Łukasz Korzeniowski i już tutaj się będzie pojawiał. Pojawia się, czy się nie pojawia? No i się pojawia Łukasz. Cześć Łukaszu. Cześć, dzień dobry. Łukaszu, no ja jestem ogólnie zafascynowany tym, co się dzieje w internecie wokół papieża, tym jak się, no można powiedzieć, dekonstruuje w pewien sposób mit 4000 pomników stojących w całej Polsce. To co to jest ta cenzopapa? Może zacznijmy od tego, co to jest ta cenzopapa? Skąd się to w ogóle wzięło takie określenie? Cenzopapa jest to teraz, myślę, że po prostu mem z papieżem, który gdzieś sobie tam funkcjonuje, a sama nazwa się wzięła od tego, że na samym początku, kiedy pojawiały się jakieś pierwsze przeróbki z papieżem, to używano jego twarzy do cenzurowania jakichś kadrów z filmów pornograficznych, więc od cenzurowania twarzą papieża wzięła się ta nazwa, ale teraz wydaje mi się, że ona jest używana nie tylko do określenia tych memów, które coś właśnie cenzurowały, ale jest ogólnie przyjmowana jako nazwa na te memy z papieżem. A jakie są jeszcze nazwy tego, że tak powiem, nurtu? Ja spotkałem się i najczęściej się spotykam z nazwą cenzopapa. Nie wiem, to są jakieś memy szkalujące papieża, szkalowanie to jest taki czasownik, który w tym obiegu i w tym kontekście często występuje. No tak jak mówię, teraz cenzopapa stała się takim uniwersalnym hasłem na to, żeby o tych memach mówić i tak je nazywać. I twoim zdaniem skąd to się w ogóle wzięło, że papież stał się bohaterem internetu, memów, takich absurdalnych wręcz przeróbek? Bo jak wiemy, bardzo dużo z tych memów jest, no cechuje, można powiedzieć, taki bardzo abstrakcyjny humor. Wydaje mi się, że to, że papież był taką postacią, która była uznawana za świętą przez wiele osób, a przez prawie całe społeczeństwo za osobę wręcz nieskazitelną, o której nie możemy powiedzieć źle, i wokół której powstał taki kult już nawet za jego życia, sprawiło, że wśród osób, które to kontestowały, narodził się jakiś nurt buntu i nurt ośmieszania, ironii. No i dlaczego te memy są takie absurdalne często? No wydaje mi się, że właśnie dlatego, że ten kult, który wokół papieża był i jest, też jest absurdalny z pewnego punktu widzenia i jest jakoś karykaturalny, więc reakcją na to dość chyba naturalną jest to, że właśnie też takie absurdy powstają i takie karykaturalne memy. Czyli to można powiedzieć jest taka karykatura karykatury. Wręcz. Coś, no ja zawsze jak myślę o cenzopapie, to pierwsze co przychodzi mi do głowy to ten mem, gdzie jest talerz z Janem Pawłem II podpisany Karol, człowiek, który został talerzem. No tak, to jest chyba ten jeden z łagodniejszych memów. Ja się nieraz śmieję, że można to trawestować i mówić, że papież, który stał się memem, ponieważ Jan Paweł II w przestrzeni internetowej, to jest przede wszystkim mem, postać memiczna, którą można wykorzystywać do wielu przeróbek i która może pojawiać się w różnych kontekstach i często w takich, o których byśmy nawet nie pomyśleli. No ale właśnie to, że w tym takim normalnym, że tak powiem, zwykłym kulcie, który Kościół wokół papieża roztacza, dzieją się takie sytuacje, że papież pojawia się na talerzach, na popielniczkach, na zapalniczkach, na otwieraczach do piwa, na wszelakich magnesach, no na przeróżnych gadżetach, no też wydaje się, mogłoby się wydawać lekko niestosowne. No i właśnie stąd potem ten papież jest w różnych dziwnych memach i to jakoś koresponduje ze sobą, takie mam wrażenie. Tak, zastanawiam się i chciałem cię zapytać o to,
Jak twoim zdaniem, jak myślisz, czemu dopiero to pokolenie wpadło na to, żeby ten balonik przekuć? Bo ten balonik był pompowany naprawdę od lat. Czy nie był wystarczająco napompowany wcześniej? Czy po prostu musiał przyjść taki moment, musiało się pojawić takie pokolenie, dla których w pewnym sensie pompowanie tego balonika z kultem papieża Jana Pawła II, z kultem papieża Polaka, no było już tak odległe, tak odległe kulturowo, że mogli sobie pozwolić na spojrzenie z dystansu. Znaczy, mam takie wrażenie, że w ogóle powiedzmy o tym, że takie jakieś pierwsze memy z papieżem pojawiły się, nie wiem, w roku 2008-2009. To była jakoś 3 lata po śmierci papieża. No i wydaje mi się, że przede wszystkim fakt, że to był taki okres, kiedy internet nabierał rozpędu i stawał się takim medium coraz popularniejszym, o coraz większym zasięgu, przyczyniło się do tego, że to szkalowanie papieża mogło nabrać takiej formy, jakiej nabrało. I dwa, że no, musiał upłynąć jakiś czas od tego, aż papież zniknął z przestrzeni publicznej i od tej śmierci jego musiało trochę upłynąć, bo wydaje mi się, że jeśli ktoś za jego życia, czy teraz krótko po jego śmierci chciałby z takim przekazem wyjść do społeczeństwa, no to musiałby się liczyć z ogromnym linczem i nie było to na pewno wtedy na tyle proste. A wydaje mi się, że z każdym rokiem po śmierci papieża było w społeczeństwie no już coraz mniejsze podejście do papieża jako do osoby całkowicie bez skazy, całkowicie świętej. Właśnie młode osoby, które w tym momencie wchodziły, że tak powiem, w świat internetu, w tym momencie, kiedy internet stawał się coraz powszechniejszy, i to był okres i miejsce, kiedy one mogły swój bunt, sprzeciw wyrazić w dość ciekawej formie, dotąd niespotykanej, która jeszcze nie istniała. No i to chyba dlatego. Wydaje mi się, że po prostu te osoby, które wychowywały się w kulcie papieża, jak już na tyle były dojrzałe i samoświadome, że potrafiły tę sytuację ocenić, mogły właśnie te memy tworzyć, nie tylko memy. No i tak jak mówię, to się zbiegło z tym, z czasem, kiedy internet stał się dość popularny, czy bardziej popularny. To ciekawe, co mówisz o tym, że musiały minąć 4, nawet 5 lat, ponieważ pamiętam, że ja byłem w szkole następnego dnia, bo chyba chodziłem wtedy do gimnazjum, byłem w szkole następnego dnia po śmierci papieża, albo nie wiem, 2 dni po, bo nie wiem, może to był weekend, nie pamiętam. I pamiętam taką atmosferę właśnie takiego totalnego betonu wszędzie. Wszyscy bali się odezwać, wszyscy mieli być tacy super smutni. I na jednej z lekcji oczywiście mieliśmy uczcić papieża nie tyle minutą ciszy, co przesiedzeniem lekcji i nic nie robieniem całej jednej. No i oczywiście, że byłem jednym z klasowych łobuzów, tak to można nazwać. Wyciągnęliśmy karty i zaczęliśmy w nie grać po prostu po cichu. Prawie wyleciałem wtedy ze szkoły, przynajmniej tak twierdziła nauczycielka, że wylecimy ze szkoły, bo nie liczymy się zupełnie z tym, że wspaniały papież Polak umarł. A wiesz, ja na przykład jestem ateistą, więc dla mnie po prostu umarł jakiś koleś. Mnie to zupełnie jakby nie obeszło, nie dotyczyło mnie to. Nie czułem, żeby mnie to dotyczyło, nie zrobiłem nic złego. I widzisz, można było nawet praktycznie, że ze szkoły wylecieć, jak się nie liczyłeś z kultem papieża. Tak jak mówię, ta żałoba, która wtedy nastała, była ogólnonarodowa, no i trudno było się z niej wyłamać, bo nawet osoby przecież i niewierzące wtedy, i czy mało, czy słabo wierzące, no gdzieś się poczuwały, że to jest wielka strata i trzeba to przeżywać, tę żałobę. Tak jak mówię, ona trwała jakiś czas, dlatego to był taki okres, kiedy chyba w tych osobach, które temu się sprzeciwiały, kumulował się ten bunt, bo to był jeszcze bardziej absurdalny okres jakiegoś pompowania świętości papieża, te pierwsze miesiące po jego śmierci, to gdy zaczął się ten kult pielgrzymkowy i cały związany z tym bałagan reklamowy i gadżetowy, który tutaj się rozwijał.
No i po tym takim okresie ciszy, który społeczeństwo wymusiło, balonik pęknął i te memy się posypały. No i no nie wiem, wydaje mi się, że to też działa na takiej zasadzie, że ci pierwsi odważniejsi, którzy odważyli się sprzeciwić, wyłamać z tego ogólnego kultu, dali też, czy przetarli też szlaki dla pozostałych, tych trochę może mniej odważnych, tych, którzy bali się kwestionować wielkość papieża, którą społeczeństwo uznawało i powodowało, że coraz więcej osób gdzieś tam się ze swoimi głosami zadowolenia czy krytyki ujawniało. Jeden z naszych widzów, Robsonak 222, czyli 1/3 szatana, bo tak na niego pieszczotliwie mówię, pyta tak: o ile wzrasta cena przedmiotu, kiedy naniesiemy na niego wizerunek lub zdjęcie Jana Pawła II? No właśnie, jeszcze nie był święty, a już miał figurki. Ja się zastanawiam nad inną rzeczą, Łukaszu, a mianowicie nad tym, że zdaje mi się, że znaczna część tych memów tworzona jest w tym momencie już przez ludzi, którzy niekoniecznie są zainteresowani kościołem, polityką. To ich nie obchodzi. Kluczowe chyba bardziej jest wywołanie jak najsilniejszych odbiorców, reakcji u odbiorców. No z tym się oczywiście zgodzę, ponieważ tak jak mówiłem, w tym momencie mamy rok 2021. Papier w internecie jest takim pewnym toposem, który się używa do tworzenia memów. Są takie, nie wiem, popularne memy z kotami czy psami, są takie szablony, które często widzimy. No i teraz takim szablonem stał się papież. Tak mi się wydaje, na tyle, ile przesiedziłem tę sprawę, to na początku to był właśnie taki faktycznie gdzieś bunt nakierowany trochę na kościół, trochę na społeczeństwo, gdzie ludzie wyrażali swój sprzeciw, ale to stopniowo gdzieś odchodziło na bok. No i też osoby teraz, które mają po 15-16 lat, już nie są w stanie nawet gdzieś tam mgliście pamiętać pontyfikatu papieża. Więc dla nich on już nie ma nawet takiego historycznego za bardzo znaczenia, bo one nie żyły w tym czasie, kiedy on sprawował swój I nie wiem teraz, szanowni, czy przywiesił nam się trochę Łukasz, czy ja się trochę przywiesiłem, ale to mi Asia zapewne zaraz napisze, prawdopodobnie Łukasz się przywiesił. Tak, Asia Tor pisze, że Łukasz się przywiesił, ale już do nas wraca. O, już cię chyba mamy. Jestem? Dobra. Jakieś nocne przeciążenia sieci. Przerwałem w momencie, jak mówiłem chyba o tym, że te osoby, które teraz tworzą jakieś te memy, są w takim stanie świadomości, że one już nie wiążą papieża z tym, co on robił i z tym, jaki był jego pontyfikat, tylko faktycznie traktują go jako postać memiczną, która, no, z której zawsze się człowiek zaśmieje i to jest, wydaje mi się, taki dość bezpieczny temat internetowy, ponieważ memy z papieżem ciągle śmieszą, prowokują chyba już coraz mniej, bo już jest coraz mniej osób takich, które to mogłyby prowokować. Tam w latach 2010-2012, kiedy faktycznie w internecie, na jakichś forach były też osoby w wieku 30-40 lat, dla których papież był ważną postacią przez większość ich życia, no to dla takich osób faktycznie oglądanie tych memów mogło być oburzające, druzgocące. No teraz te memy tworzą osoby, których to śmieszy, dla osób, które to śmieszy. Tutaj już nie ma za bardzo kogo tym oburzać, kogo denerwować, bo no albo do tego się przyzwyczaili niektórzy, część osób, które mogłyby to oburzać, z internetu nie korzysta, więc to jest teraz taka trochę sztuka dla sztuki. Pani Jolanta pisze: myślę, że Kościół i politycy przesadzili z wykorzystywaniem wizerunku i wszystkim się przejadło. To jest dosyć inspirujący komentarz, pani Jolanto, bo pomyślałem jeszcze o czymś innym, że też zmarnowano pewien potencjał. Może to tak popatrzmy na to trochę, jakbyśmy byli Jerzym Urbanem w stanie wojennym. Pewien PR-owy potencjał po prostu zmarnowano, bo pewnie gdyby w inny sposób rozgrywano historycznie postać papieża, inaczej ją przedstawiano, to teraz okazywałoby się, że i 16-latkowie obecnie się oburzają i nie jest im to postać wcale tak daleka.
No, na pewno w jakiś tam podgrupach tak jest, ale nawet sobie tak na to zastanawiałem, że z papieża śmieją się wszyscy młodzi od prawicy do lewicy. Tutaj wydaje mi się, że nawet osoby głęboko wierzące potrafią się uśmiechnąć, jak taki mamy z papieżem, bo no tak gdzieś w tej kulturze internetowej, cyberkulturze funkcjonuje, że to jest wręcz nierozerwalne z internetem, z Facebookiem, z grupami różnymi i w różnych, różnych kontekstach to papież się pojawia, czasem w memach łagodniejszych, czasem w takich bardziej drastycznych, że tak powiem drastycznych, ale on bawi wszystkich teraz, to już nie jest tak, że wiadomo, tam ktoś się pozłości, ale pozwów o obrazy uczuć religijnych w tym zakresie już nie ma, był kiedyś jakiś za wydarzenie na Facebooku Mistrzostwa Świata Szkolowania Papieża. Wtedy był tam jakiś wniosek do prokuratury, ale to zostało umorzone i teraz chyba już sobie odpuszczono takie kwestie, żeby z tym walczyć i temu się mocno sprzeciwiać. Łukaszu, myślę, że odpoczniemy chwilę, zapuścimy muzyczki trochę i po przerwie zapytam cię o wystawę w Muzeum w Wadowicach. Bo wiem od Aliny, naszej redakcyjnej koleżanki Aliny Czyżewskiej, że no, można powiedzieć, było dosyć grubo na wystawie w Muzeum w Wadowicach i jakoś nikt się nie przyczepił do tematu. Ale o tym po przerwie, dobra? Thank you.
Wracamy po przerwie, nieco jaśniej. Naszym gościem jest Łukasz Korzeniowski i rozmawiamy o cenzopapie, czyli coś od Jana Pawła w internecie. Pan Tomek w przerwie napisał, nie siedzę w temacie teraz, ale Jerzy Urban za delikatniejsze obrażanie, tutaj cudzysłów, obrażanie Jana Pawła II miał problemy. Robroj.pl pisze, jest starszy i ma twardą skórę, ale myślę też, że to poruszacie tutaj, szczególnie Tomek porusza bardzo ciekawy problem, no też pewnej polityczności artykułu 196 kodeksu karnego, który służy za taki swoisty bat, którym smaga się bądź wręcz bije do nieprzytomności przeciwników politycznych. Moim zdaniem jest to artykuł zrobiony typowo pod taką, można powiedzieć, no opresję tak naprawdę. Wystarczy zobaczyć, co się stało z Ewą Podleśną i dwiema innymi aktywistkami, które zostały zaskarżone za właśnie obrazę uczuć religijnych, a mianowicie za obklejenie okolic kościoła w Płocku. Czym? Maryjką z tęczową aureolą. Jakby się tak na dobrą sprawę zastanowić, no to jaka mogła być inna aureola? Tak jakby na prawa fizyki spojrzeć. Nie, Łukaszu, spokojnie, to nie pytanie do ciebie, to pytanie retoryczne, no bo wiadomo, że jak mamy jakieś światło, no to albo mamy lampkę za sobą, albo nie wiem, stoimy właśnie na tle tęczy i wtedy wydaje się, że mamy za głową taką łunę. No dobra, to tyle ode mnie. A Łukaszu, Alina mi tutaj podpowiedziała, żeby podpytać cię o wystawę w muzeum w Wadowicach, gdzie dostałeś zgodę, żeby zrobić taki kącik papieski. Opowiedz o tym. To jest w ogóle dłuższa historia, ponieważ Muzeum Miejskie w Wadowicach realizowało projekt o duchowości Wadowic. Pierwotnie to miało być badanie, jak w Wadowicach, czyli mieście z pozoru bardzo katolickim, bo tak by się wszystkim wydawało, mają się różne zabobony ludowe, jak ta kultura ludowa się przenika z tą kulturą chrześcijańską. No ale w toku tych dwuletnich prac w czasie tego projektu różne ciekawe elementy wychodziły. No i ja chciałem bardzo, żebyśmy poruszyli też temat memu z papieżem, ponieważ no, to nie był dziś temat poruszany wcześniej, nie, w Wadowicach się o tym nie mówiło i raczej był to temat trochę kontrowersyjny, więc pierwsze w publikacji, którą wydaliśmy w ramach tego projektu, napisałem artykuł o tych memach, na drugą część podsumowania tego projektu, oprócz publikacji, była wystawa. I bardzo chciałem, żeby na tej wystawie były memy z papieżem, żeby tam był taki kącik tego kontrkultu papieskiego, bo tak sobie nazwałem to, co się dzieje w internecie. Muzeum się zgodziło, nie było żadnych problemów, więc urządziłem taką małą wystawkę, na której był zegar z godziną 21:37. Była kremówka i był tablet, na którym wyświetlały się memy z papieżem. I to był taki kącik trochę memowy, trochę też taki zadumę dla tych, którzy tam przychodzili, ponieważ wydaje mi się, że nikt się nie spodziewał na wystawie o duchowości Wadowic takich rzeczy. Więc to na... Przypomnę, że tam przychodziły osoby raczej w wieku 40+ na tą wystawę. Nie były to osoby, które się wcześniej z tymi memami gdzieś mogły spotkać, więc dla nich to było pierwsze zderzenie prawdopodobnie z tym papieżem w memach. No i z tego, co wiem, wystawa była dobrze odebrana, ten kącik papieski wielu zmusił do refleksji, do zastanowienia się nad tym, co po tym papieżu nam zostało w tych Wadowicach, bo ja tam sugerowałem, że po Janie Pawle II zostało w Wadowicach tylko kremówka, parę cukierni i stragany z dewocjonaliami. I co całe dziedzictwo, tak jak tutaj chyba pisała w komentarzu jedna z użytkowniczek, że zostało gdzieś zatracone, no i faktycznie wydaje mi się, że po papieżu została tylko kremówka, żeby tak powiedzieć metaforycznie. To jest bardzo filozoficzne ujęcie, można powiedzieć, tego, co tak naprawdę zostało po papieżu. Zanim do nas dołączyłeś, opowiadałem zresztą, że jako student filozofii, a wcześniej maturzysta z filozofii, miałem styczność z tym, co Karol Wojtyła wypisywał w swoich
książkach. No nie było to nic specjalnie porywającego, jeśli chodzi o jakąś taką wartość dodaną z lektury. Niestety taką bardzo smutną konstatację tutaj kapitan Stratford zamieścił na naszym czacie, ponieważ pisze: memy przeminą, 4000 pomników i 300 szkół imienia Wojtyły zostaną. Mody internetowe są krótkie, szkoda, że i ta, chyba, że to coś głębszego. Zobaczymy. No, nie wiem, Łukaszu... Nie zgodził z tym. No właśnie. Ponieważ memy z papieżem już żyją bardzo długo. Jak na memy, to wieczność. Mamy ten rok 2008, nawet 2009, jako taką bezpieczną cezurę. Jest rok 2021, to jest 11, 12, 13 lat od 8, no tak, około 13-12 lat to już będzie. I ten nurt nie słabnie. To nie jest tak, że my jesteśmy na jakiejś końcówce tego cenzopapizmu w internecie, tylko to jest ciągle w takiej fazie boomu, rozkwitu i pojawiają się coraz to nowe jakieś projekty, produkcje. Te różne powiedzonka papieża, czy jakieś przerobione nieraz, ciągle krążą w internecie, ciągle bawią, powstają nowe przeróbki, nowe filmiki na YouTubie, jakieś składanki muzyczne. Także, a po drugie klimat teraz ostatnio jest taki, że to sprzyja tworzeniu nowych memów. Tutaj też coś pisał w komentarzach o Dziwiszu, no jakby historia i rzeczywistość znowu przynosi nam kolejne memiczne pomysły. I to wszystko ciągle żyje i wydaje mi się, że jeszcze będzie żyło, dopóki nie znikną te szkoły i te pomniki, ten nurt będzie istniał. On się tak nie pozwoli gdzieś wykorzenić i dopóki będzie ten główny, zbyt duży, pompatyczny, rozdmuchany nurt kultu papieskiego w Polsce, dopóty będą memy, dopóty będą ci, którzy się przeciwko temu buntują. To wsadzę jeszcze bardziej kij w mrowisko i zapytam cię, tak trochę spróbujemy powróżyć. Jak myślisz, czy ten taki ruch kulturowy właśnie wokół cenzopapy, tego, że pojawiają się i nie znikają te memy, może być przyczynkiem za jakiś czas, nie mówię, że jutro, nie mówię nawet za 10 lat, ale czy może być przyczynkiem za jakiś czas do tego, że ten kult wreszcie upadnie, kiedy wyjdą jeszcze kolejne fakty związane z Janem Pawłem II, który, jak już wiemy z kilku śledztw dziennikarskich, krył różne występki swoich podopiecznych. Czy nie będzie tak, że ten nurt, bo trochę już odpływam, czy ten nurt po prostu nie przyczyni się do obalenia kiedyś tych pomników? Powiem tak, że czy on sam obali, to bym wątpił, to nie jest aż taka siła, ale na pewno będzie miał wpływ i już ma wpływ na to, jak się papieża postrzega. Ja wrócę do tej wystawy, która była w tym muzeum, bo na wernisażu, gdzie stała ta kremówka jeszcze świeża, pospana cukrem pudrem, i pojawił się mem, jak papież strzela do World Trade Center kremówkami. Para, takie małżeństwo w średnim wieku, stało i patrzyło z takim trochę zdziwieniem, trochę oburzeniem, trochę nie wiedział, co mam powiedzieć. Tam powiem, że przy tej kremówce był taki podpis, żeby się zatrzymać i nad tą kremówką zadumać, dokonać takiej refleksji. No i podszedłem do tego małżeństwa, żeby spytać się, czy mogłem coś wyjaśnić o tych memach. No i oni przyznali, że są trochę tym oburzeni, że takie rzeczy są pokazywane, że ten papież tutaj jest tak źle ukazany, ale po takiej krótkiej rozmowie i wytłumaczeniu w ogóle skąd się te memy w internecie biorą, dlaczego one w ogóle powstają, to przyszła do nich taka konstatacja, taka refleksja, no, że coś w tym faktycznie jest i że to oni jako katolicy i oni jako Kościół i ci, którzy papieża szanują, oni zawiedli i to jest ich trochę wina w tym, że taki się kontrkult stworzył. Więc jest szansa na to, że to wywoła jakąś refleksję czasem. Może każe się zastanowić nad tym, jaki papież był, i pozwoli odejść od tego bezrefleksyjnego postrzegania jego osoby jako kogoś nieskazitelnego. Więc w tym bym upatrywał szansę i tutaj widziałbym rolę tych memów i tych różnych przeróbek, które się pojawiają w internecie.
Czyli coś może być na rzeczy, tak, że tak powiem, podsumowując, coś może być na rzeczy. No ale to znaczy, wiesz, czy coś może, czy coś już jest, bo to też jest tak, że wraz z tym, jak dalej od śmierci papieża jesteśmy w czasie, jak zmienia się społeczeństwo, no to te memy też tam gdzieś oddziałują i na pewno już nie jest tak, że papież jest dla większości Polaków postacią nieskazitelną. Dla młodzieży na pewno nie jest, ponieważ oni się od początku spotykają z tym, że ktoś neguje świętość czy wielkość papieża i dla nich to jest całkiem naturalne, że należy go postrzegać no po prostu tak, takim, jakim był, nie idealizować jego postaci, więc dla tych młodszych osób to ma jakieś znaczenie, że te memy są już z nimi, że tak powiem, od początku, kiedy siedzą w internecie. Czytałem jeszcze, że jednym z takich wątków, który zauważyłeś w swoim badaniu, była alergiczna reakcja internautów, którą wykryłeś, a była to reakcja na komercjalizację wizerunku Jana Pawła II. To jest to, od czego właściwie zaczęliśmy, czyli ten Karol, człowiek, który został talerzem. No tak, no po prostu tutaj jakby rynek sam dostarczył jakby tego, z czego można memy tworzyć. No i ta komercjalizacja papieża była na tyle absurdalna, że nawet członkowie kościoła się temu sprzeciwiali. Chyba ojciec Adam Zięba był taką postacią, która to dostrzegała i widziała zagrożenie z tego płynące i to, że my tego papieża sprzedajemy na wszelkie możliwe sposoby. No i to, ile jest w samych badaniach cukierni, ile jest różnych kremówek, jaka jest walka na to, kto ma najbardziej papieską kremówkę. To, że powstała chyba rok temu taka woda papieżanka sprzedawana w Wadowicach, to jest całkiem śmieszna rzecz. I to jakieś fiolki z niby cudowną wodą spod pomnika, że wszystko się sprzedaje z tym papieżem, no powoduje czasem uśmiech politowania, no jest takim wdzięcznym tematem do memów, no po prostu nie trzeba nawet się trudzić, żeby papieża obśmiać, ponieważ to ci, którzy, tak powiem brzydko może, że jego wyznawcy, sami dostarczają tych materiałów do tego, żeby się z tego pośmiać, więc tutaj nie trzeba się za bardzo starać, żeby coś zabawnego stworzyć. No właśnie nasz widz Maciej zalewa się emotikonami do rozpuku ze śmiechu, pisząc papieżanka, ale tutaj widzę też bardzo ciekawą wymianę zdań na naszym czacie. Marta Hoppe pisze, ej, kto ma copyright na papieża? Jedną z odpowiedzi jest, Małpiak pisze, chyba wdowa po nim. A ja może do tej papieżanki jeszcze się odniosę, bo to też jest ciekawa rzecz, jak ja tę wodę kupiłem, bo gdy dowiedziałem się, że w jednej z kawiarni restauracji w Wadowicach ta papieżanka jest sprzedawana, to pobiegłem po nią szybko, żeby wykupić. I bardzo podekscytowany stałem w kolejce i cały roześmiany prosiłem o tą wodę. No i pani sprzedająca była zdziwiona, że aż z takim przejęciem kupuje tę wodę. No i trochę jej wytłumaczyłem, dlatego dla mnie to jest tak ważny artefakt i mam tę wodę cały czas już od roku nieodkręconą, stoi jako taka pamiątka, jako taki kolejny symbol tego, że gdzieś sobie tego papieża sprzedajemy wszyscy i to jest obok kremówki mój drugi ulubiony teraz element papieskiego kultu komercji. Ale tak zapytam, tak nie czujesz jakiegoś takiego wpływu tego, że posiadasz tą wodę? Nie bije jakaś łuna od tej butelki? Nie odkręcałem jej, więc może dlatego tam się nic nie dzieje. Jest szczelnie zamknięta. Leży obok tej kremówki z wystawy, która już ma 2 lata i trzyma się całkiem sprawnie wygląda ta kremówka, całkiem okej. Okay. To jak ją przechowujesz? No sobie normalnie. Ona jest tak zakonserwowana, że sama się utrzymuje. Trochę zaczęła nieprzyjemnie pachnieć, ale to się dało zneutralizować, więc ta kremówka już trochę oklapnięta, ale całkiem okej wyglądająca i ta butelka wody zakręcona, tutaj są takimi symbolami, które mam u siebie i które gdzieś na szczęście na mnie źle nie oddziałują, ale zawsze przywołują uśmiech na twarzy, bo po tym pomyślę, że ktoś to bierze na serio i ktoś faktycznie tak postrzega papieża.
A propos tego właśnie takiego rozumu, na pewno znasz to. Masz ty w ogóle rozum i godność człowieka? Ja nie wiem, ale żałosny typek z ciebie. Chyba nie pomyślałeś nawet, co robisz i kogo obrażasz. Możesz sobie obrażać tych, co na to zasłużyli sobie, ale nie naszego papieża Polaka, naszego rodaka, wielką osobę. Głosi oczywiście jedna z najpopularniejszych pastw w polskim internecie, która początkowo była, zdaje się, takim głosem oburzonej osoby na memy z papieży, ale ten nurt cenzo papy bardzo szybko to zassał i można powiedzieć, że przerobił na swoją modłę. Jest to teraz taki tekst chyba rozśmieszający, co? Tak, tak. Ja próbowałem dojść do genezy tej pasty, skąd to się w ogóle wzięło, czy to ktoś napisał tekst stylizowany na taką wypowiedź, czy to ktoś faktycznie kiedyś wygłosił i to potem spisano, bo wiem, że jest taka wersja, że ktoś zadzwonił do którejś z takich bardziej niszowych telewizji i to wygłosił, tylko nie wiem, czy to było już po tym, jak ten tekst istniał w internecie, czy to ktoś spisał, więc geneza tego nie jest do końca mi znana i nie wiem, czy gdzieś ktoś to kiedyś ustalił, no ale słowo rich już weszło tak do słownika wielu ludzi i wydaje mi się, że trochę traci już swój rodowód. Wiele osób, które mówi o richu, nie wie, skąd to się w ogóle wzięło, że to jest w ogóle związane ze śmianiem się z papieża. Łukaszu, to może ci wejdę w słowo, wyjaśnijmy w ogóle, co to jest rich, bo powiem ci, że myśmy na przykład w domu mieli jakiś czas temu problem z richem, bo trochę nie wiedzieliśmy, o co chodzi właśnie, więc myślę, że warto to naszym widzkom i widzom wytłumaczyć. Skąd jest w ogóle skrót rich? Co on oznacza? To są właśnie te pierwsze słowa tej pasty, bo tam to idzie tak, masz ty rozum i godność człowieka. I ta fraza rozum i godność człowieka została z tego wycięta, wyeksportowana jako taka fraza oznaczająca, że coś jest ciekawe, dobre, fajne, super, pożyteczne, poprawne. Jak coś jest richowe, to jest ok, jest, no może nie powiem, że cool, bo to dziwne słowo teraz, cool, ale takie po prostu zależy od kontekstu, czy nie wiem, jak jest polityk richowy, to że dobrze działa, jak jest muzyka richowa, to znaczy, że się jej fajnie słucha. No rich znaczy coś pozytywnego, dobrego, jakoś dobrze oddziaływającego na ludzi, rich, richowy, z richem. Oj, trochę nam Łukasza przywiesiło, zobaczymy, czy Łukasza nam odwiesi, ale Łukasz ma świetną zaletę, to już dzisiaj przećwiczyliśmy. Chyba jestem, tak? Jesteś, tak. Właśnie miałem cię pochwalić, że będziesz pamiętał, w którym miejscu skończyłeś. Słuchaj, no tak się zdarza, jest pora Netflixa, więc internet trochę może się przycinać. Albo ta butelka działa i tutaj zakłóca nam połączenie, też nie wiadomo, tak, jakie siły próbują przeszkodzić w tej rozmowie. No dobra, mówiłeś o genezie richu, o tym, że już wszystko się teraz zrobiło richowe, jak się tego na przykład dobrze słucha, to jest muzyka richowa. I co jeszcze z tym richem? No co z richem? Rich, po prostu tak jak już mu powiedziałem, on gdzieś trochę się usamodzielnił, bo to jest dobre słowo, że on się usamodzielnił. Wszedł do słownika wielu osób, chyba był nawet kiedyś w konkursie słowo roku PWN-u, albo wygrał, albo na drugim, trzecim miejscu, więc też gdzieś w takim już nurcie języka powszechnego został zauważony. No i wydaje mi się, że to jest takie wdzięczne, bardzo miłe słówko, którego można użyć, które może nasz słownik urozmaicić. I to nie jest jedyne słówko związane ze szkolowaniem papieża, które gdzieś funkcjonuje w jakiejś mowie internetowej, bo był taki wywiad z papieżem prowadzony przez Ziarno w 1991 roku. Mm-hmm. On jest na YouTubie, chyba trwa 20 minut, no i tam papież, prowadząc rozmowę z tymi dziećmi z Ziarna, odpowiadał dość zdawkowo i tak jakby się mu trochę nie chciało. To był taki dość komiczny wywiad, ponieważ dzieci bardzo były tam zaoferowane, starały się wymyślać ciekawe pytania, a papież odpowiadał tak, jakby się mu nie chciało. No i te jego zdawkowe, lakoniczne odpowiedzi idealnie nadawały się do tego, żeby prowadzić je do nowomowy i żeby z nich korzystać jako takich replik, na przykład jak mi dadzą, to jem.
To powiedział papież, jak go spytano, czy lubisz szpinak. A papież odpowiedział do dziewczynce, że jak mi dadzą, to jem. No i teraz, jak ktoś będzie uważnie śledził dyskusje internetowe na jakichś grupkach czy czanach, no to dostrzeże, że to się pojawia wśród użytkowników, na przykład jak jest pytanie o jakieś danie, czy potrawę, no to ktoś odpisze, no że jak mi dadzą, to jem. Albo na przykład często się spotykałem, czy lubicie osobę XZ, czy polityka XZ, no i w komentarzach jak mi dadzą, to jem. Taka obojętność wobec tej, taki, ani nie jestem za, ani jestem, nie jestem przeciw, po prostu jak mi dadzą, to jem. No jestem taki obojętny wobec czegoś. No i to tyle słówko z papieża, z jego wypowiedzi. Coś tam jeszcze było... Tak jak Pan Jezus powiedział. Tak powiedział też papież, bo ktoś się go spytał, czy można chyba modlitwą wielbić Boga. Papież odpowiedział, no że a jak Pan Jezus powiedział? No i znów w jakichś dyskusjach internetowych pojawiają się na przykład pytania. To często właśnie ktoś zadaje takie bardzo proste, banalne pytanie, na które powinien znać odpowiedź, no to ktoś mu odpowie w ramach takiej repliki trochę szyderczej, no a jak Pan Jezus powiedział? No to nie wiesz takiej rzeczy, że jak Pan Jezus powiedział. Jest taki też fajny zmontowany na YouTubie filmik, papież kłóci się z papieżem, bo w tym samym wywiadzie papież powiedział, a jak Pan Jezus powiedział i chwilę potem powiedział tak, jak Pan Jezus powiedział. I to jest taka chyba półgodzinna wymiana, kompilacja tych filmików, jak papież pyta papieża, a jak Pan Jezus powiedział, no tak, jak Pan Jezus powiedział. I to jest bardzo też wdzięczny filmik. No i znów to hasło, tak jak Pan Jezus powiedział, też się pojawia. Kolejna tam była fraza, bo dziewczynka spytała się, czy papież lubi dziewczynki z warkoczykami. To już pomijając trochę podtekst, jaki to słowo może, jaki ten dialog ma i często jest wykorzystywany też w memach, no to też gdzieś jakieś memy z tym, że papież lubi dziewczynki z warkoczykami i bez warkoczyków pojawiają się w jakichś wypowiedziach, w różnym, tak jak mówię, czasem podtekstem dodatkowym. No ale to też ta dziewczynka z warkoczykami też się kojarzy, jak ktoś siedzi w temacie, to od razu skojarzy ten wywiad, tę rozmowę i będzie wiedział o co chodzi. A jeszcze mi się przypomniało, tak jeszcze może powiem, ktoś spytał papieża, czy się mu dobrze mieszka w Watykanie i czy będziecie go przenieść do Krakowa. Papież odpowiedział, no po co go przenosić, taki jest ciężki. No i znów to stało się wręcz komicznym wrażeniem, które ktoś, którego internaci używają i na przykład w jakichś tam dyskusjach, wymieniając się uwagami ktoś stwierdza, no ale po co to przenosić, takie jest ciężkie. Także wiele z tych powiedzonek papieża weszło do mowy internetu. Bardzo się nam zadomowiło i dobrze funkcjonują. Ja też kiedyś badałem właśnie nową mowę internetową i to jak szkolowanie papieża wpływa na język, na neologizm, jak się pojawiają, bo to rikczowy, szkalowanie, od Janie Pawle, się kremówkować, skremówkowany, różne takie ciekawe nowe słowa powstają i papież nie tylko wpłynął na Kościół katolicki, ale wpłynął również na cyberkulturę i na język, na neologizmy, chociaż pewnie nie miał tego zamiaru. Kimer pisze, rany, ale jestem dinozaurem, nie dość, że nie słyszałem nigdy o rikczu, to całej tej frazie pierwsze słyszę, to a propos tej, można powiedzieć, protopasty, teraz to już w ogóle namieszałem naszym widzkom i widzom w głowach, ale pani Marta pisze, to jak z Krzysiem Bosaczkiem, czy wolno X? Wolno, gdyby nie było wolno, to Pan Bóg by inaczej świat stworzył, to pewnie też znasz, Łukaszu. Tak, tak. Bosak jakiś czas temu się wystawił na śmieszność, pisząc coś takiego, potem wszyscy wklejali, tylko no, właśnie no, Bosak Krzysia ma tam, Bosaka. Gdzieś się wzoruje na papieżu, ale do niego jeszcze mu trochę daleko, ponieważ papież w tym wywiadzie po prostu jak z rękawa sypał takimi tekstami. Na razie Bosak ma jeden chyba taki, więc jest na dobrej drodze, żeby zostać drugim takim, drugim memicznym człowiekiem z tekstami. Ale no, do papieża jeszcze mu daleko. Tak mi się wydaje, że tutaj do przebicia jest dużo jeszcze. No i nie będzie też takiego mitu do dekonstruowania, bo wiesz, czytałem wczoraj badanie Ibrisu a propos zaufania do polityków, to jest w ogóle rzecz na osobny temat, może zrobimy to w przyszłym tygodniu w audycji, bo pierwsze miejsca w ogóle dają do myślenia, pierwsza piątka, ale Bosak jest właśnie na końcu stawki, a raczej na początku tych, którym się nie ufa. No ale zobaczymy, może Bosak będzie osobą, która też zmieni kiedyś
internet, ale ma jeszcze dużo do nauki. Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że bardzo wiele rozjaśniłeś naszym słuchaczkom i słuchaczom, podglądaczom i podglądaczkom, a być może nawet zaznajomiłeś ich z pewnymi nieznanymi im zakątkami internetów. Bo jak to się mówi, czasem są takie wieczory, kiedy dociera się na koniec internetu. I mnie też coś takiego się zdarzało, a potem szedłem do znajomego barmana do baru i okazywało się, że on był dużo dalej na końcach internetu niż ja, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto dotarł na dalszy kraniec internetu niż nam by się mogło kiedykolwiek śnić. Naszym gościem był Łukasz Korzeniowski. Bardzo Ci dziękujemy, Łukaszu. Dziękuję bardzo, również. Trzymaj się. No i tak, Rikcz, pasta, co tam jeszcze było? Cenzo Papa, no głowa mała i głowa boli. Szanowni, a odświeżę sobie jeszcze stronę, na naszej zrzutce na sprzęt 3514 zł, bardzo dziękujemy za to, że cały czas nas wspieracie i cały czas jesteście z nami, komentujecie i bierzecie czynny udział w naszych programach, to bardzo ważne, bo myślę, że celem takiego medium, jakim jest Reset Obywatelski, jest to, żebyśmy w sposób obywatelski, czyli wszyscy wspólnie, próbowali po prostu dyskutować, bo to siłą mediów, i to mediów, których się coraz bardziej zaczyna bać mainstream, jest właśnie to, że one kształtują jakąś opinię, że one nie są tym tak zwanym infotainmentem, czyli nie są taką informacją i rozrywką, bo można powiedzieć, że ta śniadanioza, czyli te telewizje śniadaniowe, te programy śniadaniowe zaczynają nas po prostu zżerać i trawić. Dlatego tak ważne jest, żebyście budowali to medium, jakim jest Reset Obywatelski, z nami, żebyście po prostu uczestniczyli i wspierali Reset Obywatelski jak tylko możecie, a ja obiecuję wam, że też będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby tą obywatelską misję realizować. Przejawił się Krzysiek na naszym czacie i pisze, ojojoj, nie wiem, czy to mogę zacytować. Tak, Krzysztof Kołaczek pisze, podpis, dajcie miskę, będę żygał. Mówiłem, że całej amareny nie wypiję. A w tle zdjęcie z zamachu na placu Świętego Piotra. To plik JPG, za który idę do piekła. A wiem, że Krzysiek tych plików trochę ma. No to cóż, zapraszam na Wojtka Szota, który już za chwilę będzie trochę poważniej, chociaż myślę, że dotknęliśmy dzisiaj bardzo ciekawego problemu. Z Wojtkiem Szotem będzie trochę poważniej, będzie Oka 2, będzie o Ameryce, będzie Max Cegielski, będzie Piotr Tarczyński. Także zapraszam gorąco, zapraszam też gorąco na jutro, zapraszam i na Wojtka Krzyżaniaka o 10, a wcześniej zapraszam od 9 do 10 na Ogląd i Pogląd Marcina Celińskiego. Kto nie widział dzisiaj, polecam, bo była rozmowa z Witoldem Beresiem. Polecam też Radio Konsao, które się pojawia w przestrzeni internetowej, i wszystkich naszych przyjaciół. No i polecamy się też my, czyli Reset Obywatelski. Lajkujcie, subskrybujcie, wspierajcie i słyszymy się za tydzień. Bardzo dziękuję. Miłego wieczoru, no i zakładam, że miłego wieczoru z papieżem, bo pewnie już wyszukujecie memów. Na razie. Reset Obywatelski.